Cieszę się, że udało nam się zorganizować czwarte już śniadanie prasowe. Poświęciliśmy je problematyce procesów. Zaprosiliśmy wielu oficjeli, wielu przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, ponieważ ideą tego spotkania, tak jak misją miasta Wrocław, jest to, żebyśmy mieli wspólne miejsce spotkań, wymieniali się wiedzą, pozytywną energią i żeby przedsiębiorcy sekcji firm doradczych inspirowali zaproszonych gości rozwiązaniami, o których mówili. Mamy tutaj siedzibę, stosujemy tą metodologię Kaizen, aplikujemy w różnych obszarach. Podczas swojej prezentacji, przed pół godziny, no jednym ze sposobów jest Kaizen. Jest to eliminacja marnotrawstwa za pomocą bardzo drobnych kroczków, ale dokonywana w sposób ciągły, nieustannie, właśnie z punktem ciężkości na tą eliminację marnotrawstwa, a nie na innowacje. Tak? Jest to coś w kontrze do innowacji, za którymi stoi duży kapitał, konieczność inwestowania dużych pieniędzy. Więc dzisiejsze spotkanie było o tyle ciekawe, iż w pierwszym momencie zwrócono uwagę na problemy główne gospodarki Wrocławia, które powinny być kluczowe w najbliższych latach, a więc po pierwsze poszukiwanie innowacji, innowacji rzeczywistych, a nie tylko innowacji fikcyjnych, pod które można uzyskać ewentualnie środki unijne, środki pomocowe. I druga sprawa to kwestie związane z potężnymi procesami inwestycyjnymi, które się rozgrywać będą w najbliższych latach. Jednym z wymienionych to były kwestie związane z Odrą. Staramy się pokazać to, że istnieje grupa ludzi, grupa firm, których potencjał można wykorzystać. Nie, biznes to nie polega tylko na tym, żebyśmy w swoim gronie realizowali swoje cele biznesowe, osiągali pewne efekty biznesowe, ale zależy też na tym, moim zdaniem, żeby miasto wiedziało, żeby województwo wiedziało, żeby region wiedział, że jest grupa firm, jest grupa ludzi, jest pewien kapitał intelektualny, który został zgromadzony w sekcji Dolnośląskiej Izby Gospodarczej i że z tego kapitału można czerpać. Niekoniecznie trzeba szukać takiego potencjału w firmach z Warszawy, firmach z Gdańska, firmach z Poznania. Ten kapitał jest tutaj, ta wiedza jest tutaj. Wystarczy tylko sięgnąć i poprosić o konsultacje, poprosić o ekspertyzy i można z tego korzystać. Oczywiście, takie spotkania jak to dzisiejsze, a więc świata biznesu i świata administracji, a więc dwóch takich sfer, które, że tak powiem, w zupełnie pozytywnym wydźwięku są skazane na współpracę ze sobą, ponieważ ta pierwsza, czyli biznes, wypracowuje optymalne rozwiązania, których administracja jest także adresata. Natomiast, jak wspomniałem, tego typu spotkania pewnie uzupełniają naszą wiedzę i podpowiadają nam jeszcze, co możemy zrobić więcej, tak? Co możemy zrobić więcej, aby ten klient, dla którego pracujemy, bo to tu przecież chodzi, mógł być bardziej zadowolony i szybciej obsłużony. Wielu uczestników spotkania wyszło dzisiaj pozytywnie zakręconych, w sensie dobrej energii i również z jakimiś inspiracjami. Będziemy dalej to robić, bo mi się wydaje, że taka migracja wiedzy, dyfuzja wiedzy od małego biznesu, małych wrocławskich, dolnośląskich firm doradczych do urzędów, do instytucji państwa, samorządowych jest niezwykle ważna.